Jakie uczucie dominuje po zakończeniu turnieju Final Four? Teraz? Na pewno lekkie rozgoryczenie jest i pewnie jeszcze przez kilka dni będzie nam towarzyszyć, natomiast na pewno docenimy ten medal i wkład, który włożyliśmy w cały ten sezon, nie został zmarnowany. Zostaliśmy trzecią drużyną w Polsce. Jak na początek i nasz pierwszy udział w Final Four, to chyba nie jest źle. Jak pokazał to przebieg i obraz spotkania finałowego, ulegliście w półfinale najlepszej ekipie futsalowej w tej chwili wśród pań w Polsce. Na pewno najskuteczniejszej i to trzeba oddać, że zespół z Poznania miał pomysł na grę i przede wszystkim na robienie wyniku. Ten wynik osiągnęły, więc z tego miejsca im gratuluję. To jest dobre miejsce, dobry czas na podsumowanie całego trudnego sezonu ligowego w wykonaniu rekordzistek. No myślę, że na pewno trzeba podsumować to w ten sposób, że progres, który zrobiliśmy, jest ogromny. To widać w grze. Graliśmy futsalowo, myślę, że jeden z najbardziej widowiskowych meczów w całym tak naprawdę sezonie. Myślę tutaj o meczu tym półfinałowym. Naprawdę było dużo zwrotów akcji, zostawiliśmy dobre wrażenie. Oczywiście zostawiliśmy sobie też pewien bufor, żeby nie spocząć na laurach i na pewno będziemy pracować nad wieloma rzeczami. Ale z tego miejsca chciałem pogratulować całej drużynie. Każdej dziewczynie jest osobna, bo wykonały kawał ogromnej pracy i każda z nich zasłużyła na moje słowa uznania i na pewno nie spoczniemy na tym, co dzisiaj. Gratuluję cała ekipa Rekord TV. Dziękujemy pięknie. Magda, tak szczerze jak na wielkanocnej spowiedzi, na co nastawiałyście się przed tym turniejem? Wiedziałyśmy, że na pewno będzie to ciężki turniej, bo nie ukrywajmy, spotkały się cztery najlepsze drużyny w Polsce futsalowe. No i wiedziałyśmy, że wszystko tutaj zweryfikuje boisko, ale byliśmy przygotowane do tego turnieju jak najlepiej. No i oczekiwałyśmy tego, wiadomo, wygranej w każdym meczu. Ale brąz chyba też daje sporą satysfakcję. Tak, oczywiście, jest to nasz pierwszy medal, także cieszymy się bardzo, bo jest to dla nas sukces. W zeszłym roku nie było nam dane grać w Final Four, także jako drużyna zrobiliśmy bardzo duży progres. No, jeśli wspomnieć, że 3 lata temu mniej więcej o tej porze uratowałyście ligowy byt po barażach. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak, także tak jak mówię, to, że dzisiaj tutaj zagrałyśmy, że byłyśmy w tym Final Four i że mamy to trzecie miejsce, to dla nas naprawdę jest duży, duży sukces i jest to dla nas nagroda za ciężką pracę. Czego serdecznie pani kapitan oraz całej drużynie gratuluję. Dziękujemy bardzo. I oto gol! Magda Knysak fantastycznie teraz. Jednak tutaj 5 reprezentantek kraju. W barwach rekordu nacierało mocno. Utrzymują się przepisy zespołu gości. Agata Bała, jej solowa akcja i Klaudia Ciupa. Panie prezesie, hala przy startowej 13 była świadkiem znów czegoś wyjątkowego, czegoś bardzo ciekawego. No po raz pierwszy byliśmy organizatorem turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski w futsalu kobiet. Jestem z tego bardzo zadowolony, że Polski Związek Piłki Nożnej organizację nam powierzył i emocji w tych 4 meczach, które miały tu miejsca przy ulicy Startowej w Bielsku-Białej, nie brakowało. Kilka zdań podsumowania sezonu ligowego w wykonaniu rekordzistek i tego historycznego, jakby nie spojrzeć, bo pierwszego brązowego medalu w klubowym skarbcu. No jeszcze nigdy dziewczyny nie zaliczyły tak dobrego sezonu, powiedziałbym bardzo dobrego. W sezonie zasadniczym grały, przez sezon zasadniczy przeszły jak burza. W 2 meczu z akademiczkami z Gdańska też pokazały swoją wyższość, także przystąpiły do meczy tych decydujących no w bardzo dobrych nastrojach i z takimi marzeniami o medalach. Oczywiście jeśli chodzi o półfinał, no to natrafiliśmy na bardzo trudne przeciwniczki z Poznania, z AZS-u Poznań i niestety nie udało się tego meczu wygrać. W związku z powyższym została tylko gra o medale, o medal brązowy. Powiem tylko albo aż. Przypomnę, że jeszcze nigdy nie mogliśmy powiedzieć, że zdobyliśmy medal Mistrzostw Polski. W związku z powyższym jest to autentycznie największy sukces kobiecego futsalu, szerzej piłki nożnej w naszym klubie.